Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Wynik netto banku za trzeci kwartał tego roku to 1 miliard 716 milionów złotych. Narastająco jest to już imponująca wartość powyżej 4 miliardów 850 milionów złotych. Wskaźnik cost to income, czyli jeden z najważniejszych, który mówi o efektywności kosztowej naszej działalności, nieco ponad 31%, czyli na również rekordowo niskim poziomie. Bardzo niskie koszty ryzyka na poziomie 41 punktów bazowych, znacząco poniżej przyjętego w strategii marginesu między 50 a 60 punktów bazowych oraz bardzo wysoki wskaźnik ROE, ponad 25%. To są wyniki, z których jesteśmy dumni i z którymi naprawdę możemy się pochwalić. Dynamika kosztów operacyjnych w naszym banku jest oczywiście ściśle związana z poziomem inflacji. Dwie najważniejsze grupy kosztów operacyjnych to są koszty osobowe oraz koszty utrzymania oddziałów. Mam tu na myśli głównie ceny energii, zarówno ceny energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. I w zależności od dynamiki tych kosztów, taki będzie jej wpływ tejże dynamiki na dynamikę kosztów operacyjnych. W tym roku koszty operacyjne w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o nieco ponad 15% z powodów, które przed chwilą wymieniłem. Czwarty kwartał tutaj spodziewamy się raczej stabilnego poziomu. Dlaczego? Dlatego, że główne decyzje co do kosztów osobowych one zapadają raz w roku. Wtedy są przeprowadzone negocjacje z organizacjami związkowymi i jest ustalany poziom wzrostu płac naszych pracowników. Drugi czynnik to już są zakontraktowane ceny energii, głównie elektrycznej, ale również znane ceny energii cieplnej. Więc czwarty kwartał nie powinien nas niczym zaskoczyć. Też z optymizmem patrzymy w rok 2024. Spadająca inflacja osłabia presję na wzrosty wynagrodzeń, więc tutaj spodziewamy się przyrostu kosztów osobowych już na dużo niższym poziomie niż w roku 2023. I ta na razie stabilna sytuacja, mam nadzieję, że ten stan utrzyma się w miarę długo. Jeśli chodzi o ceny paliw, on również pozytywnie wpływa na poziom kosztów w roku 2024. Dodatkowych w tej chwili nie są znane żadne czynniki, które w sposób kategoryczny wymuszałyby tworzenie dodatkowych odpisów. Oczywiście pozostaje temat otwarty wakacji kredytowych na rok 2024. Z tych doniesień, które mamy w tej chwili, z tych informacji, potencjalny wpływ wakacji kredytowych na wynik banku szacujemy na poziomie mniej więcej 800 milionów, a 1 miliard złotych, w zależności od poziomu partycypacji naszych klientów w tym ewentualnym programie i również kaloryczności umów, które zostałyby zgłoszone do takiego programu. Możliwe są delikatne korekty w rezerwie frankowej, głównie związane z aktualizacją modelu do aktualnych warunków rynkowych. 2 października rozpoczęliśmy realizację programu Bezpieczna Ugoda 2%. Do tej pory przez ten miesiąc skierowaliśmy propozycje zawarcia ugody do ponad 1000 klientów. Z dotychczasowego odzewu jesteśmy zadowoleni. Mamy w tej chwili podpisane niespełna 200 ugód z tych propozycji, które skierowaliśmy. Odsetek odmów jest stosunkowo niski, on jest w granicach 10%. Pozostała część klientów, rozumiemy, ciągle zastanawia się. Też domyślamy się, że ta początkowa nieufność też jest trochę inspirowana przez różnego rodzaju doniesienia, że
tak dobry program w naszej ocenie no, nie może być realny, na pewno tam są jakieś kruczki prawne. Otóż kruczków prawnych żadnych nie ma. Bezpieczna ugoda polega właśnie na tym, że nie ma tam żadnych kruczków, nie ma żadnych gwiazdek, nie jest nic dopisywane. 2% oznacza, że jest to 2%. Nie tak jak w niektórych doniesieniach się pojawiało, że to 2% plus jakaś marża, jakieś dodatkowe opłaty. Nie. W naszym banku, jeżeli mówimy, że coś jest na 2%, to na pewno jest na 2%. Dodatkową zachętą dla naszych klientów jest możliwość kontynuowania kredytu w momencie, gdyby okazało się, że jeszcze nie jest w całości spłacony. I przez najbliższe 5 lat trwania kredytu również proponujemy stałą stopę 2%. Tak dobrej oferty na rynku nie było. My kalkulowaliśmy tę ofertę również w oparciu o korzyści wynikające z wygranych pozwów sądowych. Tam oczywiście są koszty sądowe, są koszty prawników różnego rodzaju, success fee i tak dalej. My uważamy, że nasza ugoda nie jest gorsza niż sprawa sądowa, a jest przede wszystkim dużo szybsza, dużo prostsza, nie wymagająca wielogodzinnych konsultacji, spotkań z prawnikami. To jest naprawdę w naszej ocenie bardzo uczciwa, bardzo rozsądna propozycja rozwiązania tego problemu. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,